witam Was serdecznie. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł, ksiądz na rowerze. Dzisiaj pozdrowienia znad Jeziora Nyskiego. Przepiękna pogoda. Słońce świeci. Ja troszeczkę pobiegałem, lekkie 40 minut, a teraz pierwsze w życiu morsowanie. I to się jaram niesamowicie. Pogoda idealna, bo około 5 stopni. Nie wieje, świeci słońce, więc sądzę, że nic, tylko się rozbierać i wchodzić do wody. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jest nawet taka zimna woda. O, chociaż nie, jest. I się zanurzamy powoli. Spróbuję około 5 minut. Zobaczymy. Okoliczności przyrody wspaniałe. Stoję kilka minut tutaj w wodzie. I im dłużej, tym przyjemniej. Oddech się uspokoił. No, powiedział, że ciekawe to doświadczenie. Na pewno trzeba będzie powtórzyć. Zapomniałem rękawiczek. Biegałem w rękawiczkach, ale jakoś to na razie mi nie przeszkadza. I tyle. Moje doświadczenie z morsowania, tak jak już powiedziałem, dzisiaj pierwszy raz. Natomiast dużo czytałem, znaczy troszeczkę poczytałem na ten temat, jak to wygląda. No i radzą tam rozgrzewkę 10-20 minut. Ja zrobiłem taką 40-minutową, bo bieganie. No ale też wiem, że mam dość mocną wytrzymałość i odporność, więc sądzę, że dobra rzecz, ale spokojnego biegania, nie intensywnego, z niskim tętnem, takie bardziej rozbieganie, bo ostatnio dużo tych treningów, to warto. No i żeby wejść do wody, zanurzyć się, nie zanurzać głowy na sam początek, niektórzy to robią pewnie bardziej wprawieni. No i chwilę postać, zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki będzie efekt. Kolejna sprawa, może taki początek i taka porada dla tych, którzy pierwszy raz morsują. To, co przeczytałem, za chwilę to sprawdzę, czy wszystko działa. To, żeby przygotować sobie rzeczy na zewnątrz, na karimacie najlepiej. Ja tam mam wszystko przygotowane, pokażę Wam. O, nie wiem, na ile widać tam na zewnątrz. Pomarańczowe moje buty do biegania. I jest 5 minut, mówią takie złote. Te 5 minut po wyjściu z wody, kiedy człowiek jeszcze nie odczuwa takiego zimna, żeby się nie przeziębić. No to właśnie, żeby się ubrać i zaczynać od góry. Czyli jak najszybciej ubrać właśnie bluzę, żeby tą klatkę piersiową, tam gdzie jest serce, płuca, zabezpieczyć, żeby było cieplej. No i później dół. No i tyle, i do samochodu, i wracać do domu. No mam nadzieję, że to się uda. No tak stoję, im stoję dłużej, tym się robi coraz przyjemniej, powiedział. Mam nadzieję właśnie, że te swoje 5 minut założone wytrzyma. Plusem dzisiejszego morsowania jest właśnie, czy są właśnie widoki, które mi towarzyszą, bo się udało rzeczywiście trafić na super pogodę. I sądzę, że właśnie chyba taka pogoda na pierwszy raz jest idealna, bo pomaga ten lęk, ten jakiś taki dyskomfort czy opór przed wejściem do wody zniwelować. Została ostatnia minuta, no dzisiaj nie ma wiatru, jeszcze z takich rzeczy sobie przypomniałem, to kupiłem sobie w Decathlonie takie najzwyklejsze buty do chodzenia w wodzie, tak jak się kupuje gdzieś na kamieniste plaże, żeby móc łatwo wyjść z wody i że też gdzieś stopy nie zranić, bo nie wiadomo jakie dno jest, aczkolwiek tutaj plaża piaszczysta i też dno piaszczyste. No, nasze Jezioro Nyskie jest niesamowite, a plus jest taki, że dzisiaj, no, że jest czwartek do południa, ja mam akurat wolne, jestem w domu, to nikogo tutaj nie ma, chociaż jest kilku poszukiwaczy skarbów, chodzą z wykrywaczami i szukają, może coś tam znajdą. Dobra, mi zostało kilka sekund i wychodzę, ten pierwszy raz zaliczony i powiem, że na razie jest ekstra, zobaczymy jak będzie na zewnątrz. Dobra, moje 5 minut minęło, szybko zleciało, wychodzimy. Thank you.
Tak na szybko pierwsze wrażenie jest takie rzeczywiście, że wyszedłem z wody i kompletnie nie czuję żadnego zimna na zewnątrz. Więc tak, udało mi się w ciągu tych 5 minut, jestem cały ubrany, już kurteczka, wszystko ładnie. Zaraz idę do samochodu. Mój mały burdelik, są rzeczy z biegania, rzeczy z kąpieli, ręcznik właśnie, te buty. I tyle. Powiem tak, kurczę, niesamowicie się czuję. Chyba te endorfiny, które się wydzielają po morsowaniu, ale coś niesamowitego. Sądzę, że trzeba będzie to kontynuować dalej, bo naprawdę chwila, moment tej kąpieli, tak jak mówię, 5 minut na pierwszy raz, a kurczę się czuję, no niesamowicie jakoś tak podekscytowany, taki podjarany. No naprawdę polecam każdemu spróbować, zwłaszcza jak towarzyszy nam taka pogoda.